segregacja śmieci i recykling. Na jednego mieszkańca Polski przypada średnio 312 kg zebranych odpadów komunalnych. GUS 2017. Liczba ta rośnie z roku na rok. Toniemy w morzu śmieci. Wyrzucamy ogromną liczbę m.in. opakowań po produktach spożywczych, plastiku, torebek foliowych, opakowań szklanych czy metalowych. Wiele spośród odpadów, które wyrzucamy, nadaje się do ponownego wykorzystania. Na przykład tworzywo powstałe w procesie recyklingu butelek PET wykorzystywane jest do produkcji butelek do pakowania detergentów, jako części do samochodów, włókien i przędz poliestrowych wykorzystywanych do produkcji dywanów, kołder, śpiworów. Recykling, czyli powtórne wykorzystanie lub przetworzenie odpadów. Czy to możliwe? Tak. To właśnie dlatego śmieci wytworzone w domach powinny być zbierane w gospodarstwach domowych i przekazywane do oznakowanych pojemników z zachowaniem podziału na rodzaj materiału. Jeśli opakowanie nadaje się do recyklingu, oznakowane jest symbolem. Informuje on, że opakowanie wykonane jest z takiego surowca, który można poddać recyklingowi. Segregację prowadzi się właśnie po to, aby można było poddać odpady recyklingowi. Jest to pierwszy etap do tego, aby nadać nowe życie odpadom. Jak należy segregować odpady? Należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Oddzielamy surowce takie jak tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Zasady segregacji są proste. Do kosza niebieskiego wyrzucamy papier. To jest czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, stare zeszyty. Do kosza żółtego wyrzucamy metale i tworzywa sztuczne. To jest puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki i worki foliowe, kartony po sokach i mleku, zgniecione puszki po napojach i żywności. Do kosza zielonego wyrzucamy szkło. To jest puste butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach, puste opakowania po lekach. Do kosza brązowego wyrzucamy odpadki bio. To jest ogryzki, skórki od banana, pestki po owocach, zwiędłe kwiaty i rośliny, resztki jedzenia, oprócz produktów mięsnych. Do kosza czarnego wyrzucamy odpadki zmieszane. To jest resztki mięsa, wędlin, mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, potłuczone szkło, ubrania. Nie wszystko.